przechodząc w takim razie do spraw, o których mówił pan ostatnio, powiedział pan w jednym z wywiadów, że starego misia na sztuczny miód nie zrobisz. Odpowiedział pan w ten sposób na pytanie, dotyczące powstania, ewentualnego powstania partii prezydenckiej, z ugrupowania, z którego pan odszedł. Co pan ma na myśli? Tam faktycznie jest... Nie zagłębiając się ogólnie, nie chciałbym rozmawiać i tracić czas na rozmowę o moim byłym ugrupowaniu, w którym byłem, bo jakby nie czuję w ogóle potrzeby straty czasu na to. No dobrze, natomiast to... jeżeli chodzi o takie... Nie wierzę w takie coś, co nagle powstaje i nagle ma coś... Nie wierzę. Gdyby to była jakaś dłuższa myśl, już kiedyś robiona, w tej chwili widzę za dużo dziwnych rzeczy, za dużo czerwonych żarówek się zapala. Dla mnie chłopaka zwykle z ulicy, kiedy dzieją się różne takie dziwne rzeczy, które nie powinny się dziać, w miejscach, w których nie powinny się dziać. I ktoś mówi kilka rzeczy i to niejednokrotnie, no to są prawdopodobnie rzeczy, na które powinno się bardzo uważnie przyglądać. Więc nie wierzę na razie w takie ugrupowanie prezydenckie. Oczywiście spotykałem się z panem prezydentem, szanuję postawę w wielu sprawach, które są, bardzo pomógł nam w związku z medyczną marihuaną, choćby, bo rozmawiałem na spotkaniu odnośnie tego, żeby nie przedłużać tego w czasie. Rozmawialiśmy o pomyśle, jak zatrzymać tutaj młodzież wykształconą, żeby inne kraje nie czerpały korzyści z tego, jak kształcimy tutaj swoją młodzież, że potem musimy jej oddawać do dużych korporacji światowych. Pracuję na różnych płaszczyznach i uważam, że taka praca moja jako posła i w tym wypadku prezydenta, jeżeli się udaje taka współpraca, no to jest szczyt marzeń, jeżeli ona przebiega dobrze. Natomiast sprawa partii, jak nagle wyskakują ugrupowania, które miały być duże... Naprawdę, w polityce długo zawodowo nie jestem, natomiast obserwuję życie bardzo długo i nie jestem do końca przekonany, że to jest coś, za czym chciałbym stanąć i uwierzył od razu to od tak i w ciągu 2 lat w to wsiadł na przykład i w tej chwili poszedł do wyborów. Użył pan wtedy również sformułowania, to już obiecuję, ostatnie pytanie o to, ale to mnie intryguje, koń trojański w tej kwestii. Kto wewnątrz tego konia siedział i kto go wepchnął? No kurczę, długo by można o tym mówić. To jest jedna z wersji, którą należy brać pod uwagę tutaj. I ja osobiście, gdybym... To jest, jak podejmuje się kilka choćby politycznych decyzji i jest na... Trzeba, powiedzmy, w tym wypadku z opozycją rozmawiać. I jakby na mapie, na szachownicy w pewien sposób rozgrywać pewne ruchy przez czas ten 4 lat. No to w wypadku takich ugrupowań, które by, na przykład by świetnie zareagowały na takie ugrupowanie, i by można było je bardziej osłabić w związku z tym, no to bym wszedł jak w dym. Sugeruje pan osłabienie rządzącego Prawa i Sprawiedliwości, które bardzo często głosuje podobnie? Nie, no osłabienie tak, pewnych kręgów, które by były hura optymistyczne, żeby się przyłączyć do takiej... Chętnie się przyłączę do czegoś, kto nie jest splamione partyjniactwem, które do tej pory było, czegoś, co myśli logicznie, myśli centrowo i przede wszystkim chce zmienić kraj, a nie chce zmieniać swojej partii, przestawiać szafek, a jeszcze robić dodatkowo kadrówki, udawać, robiąc tą fasadę, że wszystko się naprawia. Nie, potrzebuję ludzi, którzy faktycznie przychodzą, robią konkretne rzeczy skutecznie, czasem może różnie to wychodzi, natomiast które konkretnie dają coś obywatelom, ale coś dobrego.